dałem na lot na rozendal 19 gołębi. Lot 1000 ponad kilometrów. Zrobiło 14 gołębi konkursy. Samiczkę, którą teraz zaprezentuję, jest to samiczka pierwsza w okręgu, pierwsza w drugiej strefie. Wywodzi się z gołębi Van der Wegen Arden. Tu jest również włączony gołąb od Willia Magereca z rasy Horemansu. Jest w niej również weteran, czwarte pokolenie, który miał 86 konkursów, mimo że już miał lata, ale robił jeszcze konkursy takie jak z Ostendy, dalekie. Ta samiczka z pierwszego maratonu siadła u mnie pierwsza z miejscowości Oelde. Nie byłem pewny na tej samicy i nie dałem ją w tą piątkę gołębi seryjnych, ponieważ no za bardzo na początku nie latała za dobrze. Mimo tego zrobiła ten świetny wynik, że jest pierwsza w okręgu, pierwsza w drugiej strefie. Zameldowałem się rano 7:48. Dałem ją na ten lot, ponieważ wszystkie gołębie dałem prawie, bo ja miałem do lotu gołębi dorosłych 26 sztuk, ale wybrałem 19, a ona, jak mówię wcześniej, nie była jeszcze taki pewny, żeby dać ją w tą piątkę. Choć u mnie wszystkie gołębie raczej powinny robić konkursy z takich lotów jak 1000 km, ponieważ wywodzą się z gołębi Arden, Van der Wegen, Horemans, Van Roy, Stichelbaut, gołębi od Williama Gerca z rasu Horemansów. Ja utrzymuję cały czas, utrzymuję tą bazę tej gołębi, co udowodniły to również w tym roku. W tamtym roku również byłem drugi w drugiej strefie. Można powiedzieć, że w 97 roku miałem mistrza z Ostendy w okręgu Częstochowa. W 2009 roku również mistrza okręgu z lotu Ostenda. W 2010 byłem trzeci w drugiej strefie, a szósty w całym kraju. Ten wynik teraz, który zrobiły mi te gołębie, no to akurat jest druga seria, ale w Polsce, patrząc na koeficjenty, to jestem szósta pozycja. W tamtym roku byłem drugi, w drugiej strefie i dziesiąta pozycja. Tutaj akurat tą samiczkę, no wiedziałem, że powinna przylecieć, ponieważ jej ojciec również był na tym locie i lata dobrze. Również jako roczny miał 9 konkursów, trzeci lotnik okręgu Częstochowa. Następnie miał 10, robił konkursy, ale w tamtym roku, w 2020, był czwarty na 12,5 tysiąca gołębi. Ojciec przyszedł w poniedziałek, około godziny bodajże 13, też w konkursie. Dawałem 19 gołębi, 15 gołębi, ani jedno piórko nie było rzucone, czyli szły na pełnym skrzydle. Pełne skrzydło to znaczy nie, że wyrosło, wyleciało i dorosło, tylko że nie było ani jedne piórko wyrzucone. Te gołębie moje, mimo że kończą loty i nie zrzucą do końca lotów, nawet niektóre, większość gołębi po jednym piórku, ale teraz rzucają po 2-3 pióra i normalnie się pierzą. Miałem holenderską samicę, 87 rok, 286-7785. Ona była z szczep Van der Wegen. I ona właśnie miała kolor taki jak ta samiczka, jasno nakrapiana i kolor oka taki identycznie jak ona. To są teraz pokolenia do tyłu, ale to jest właśnie takie właśnie kolor gołębia tej holenderskiej samicy, dalekodystansowy Van der Wegen, jak i tutaj to kolor oka. Zaprezentuję teraz drugiego gołąbka, który siadł. U mnie to jest pierwszy gołąb z serii. I to jest samczyk. On wywodzi się z gołębi również z tych dalekodystansowych, ale tutaj jest czwarte pokolenie samczyka, który miał 65 konkursów. Był niebieski i to był samczyk 59, 01 rok, numer obrączki 59. On również latał i robił konkursy z Ostendy, z Brukseli. I to jest samczyk, który siadł u mnie drugi na gołębniku.
Ten samczyk, mogę powiedzieć, że zawsze dobrze lata. On jest u mnie co roku wystawiany w drużynie w kategorii maraton. Średnio tak robi po 9 konkursów rocznie w sezonie. Jest to gołąb 18 rok, samczyk podobny do niebieskiego prapradziadka, który miał 64 konkursy. Tak jak mówię, gołąb robi po 9 konkursów rocznie w sezonie. Zaprezentuję tutaj samiczkę, która była u mnie druga seryjna z tego roku. W tamtym roku była trzecia z lotu narodowego, siadła po południu. Teraz dzisiaj była akurat druga seryjna około południa. Około południa. Jest to samiczka ciemna. Również wywodzi się z tych gołębi moich, ale tu wchodzi samiczka od, jak napomniałem już w filmie wcześniej, od Jałowieckiego, który miał gołębie od rzepki Marka. I to jest tutaj włączony Jose ciemny gołąb, samiczka Jose Werkamen. Stoją na 5 piórach do spierzenia, spierzą się od początku sierpnia, można powiedzieć, jak zaczęły zrzucać, bo akurat ta samiczka była na pełnym, ani jedno piórko nie wyrzuciła do ostatniego lotu, czyli można powiedzieć, a teraz już piąte wyrasta piórko. Następna samiczka to jest akurat tutaj 31.04. Jest to samiczka, która siadła siódma na gołębniku, a trzecia seryjna. 14 bodajże 29. Ta samiczka ma konkurs z lotu Bruksela w 2019 roku. Ta samiczka już jako roczna robiła loty, które zaliczone były konkursy w kategorii maraton. Dobrze latała. Miała, jako dwulatka miała 10 konkursów. Dwa lata temu bodajże 9 konkursów. I Bruksela w konkursie. Następny to jest samczyk, który był u mnie dziewiątym gołębiem z tego lotu, ale czwarty z tej grupy seryjnej gołębi. Siadał 18.25. Ten samczyk już w tamtym roku był na Brukseli, ale spóźnił się półtorej godziny do konkursu jako dwulatek. Mogę powiedzieć, że w tamtym roku on był siódmy w okręgu na 8,5 tysiąca gołębi. To jest ostatni mój gołąb, który był w serii, czyli całą piątkę przedstawiłem tutaj gołębi. Ten samczyk przyleciał jako 14 w poniedziałek, godzina bodajże około 14. Samczyk ten akurat jest ojcem tej pierwszej samiczki, co była dzisiaj tutaj zareprezentowana jako pierwsza, co siadła z tego lotu
w okręgu i w drugiej strefie, to właśnie jego córka. O tym samczyku mogę powiedzieć tyle, że jako roczny miał 9 konkursów, trzeci lotnik okręgu Częstochowa. Miał na drugi rok 10 konkursów, 9, ale co najważniejsze, w tamtym roku na wlocie okręgowym z kategorii maraton, gdzie było 12 ponad tysięcy gołębi, on się uplasował na 4 pozycji w okręgu. Czyli jako roczny miał 9 i do tej pory, czy to będzie 100 km, 200, czy 300, czy 1000, i tak sobie radę dał i w poniedziałek po południu się zameldował, czyli całą piątkę gołębi miałem z tego lotu narodowego do poniedziałku, do godziny bodajże 14 musiałbym zobaczyć. Cała linia, że nie omawiam już każdego gołębia z osobna, po jakich są, ale to jest cała linia gołębi, w którym bym nie zobaczył, to tam jest 5, 6, 8 pochodzenie, weteran, 64 konkursy, 61 konkursów, weteran 86 konkursów, a te gołębie wywodziły się wszystko z Ardenu, Van der Wegeny, Horemanse, Van Roye, Stichelbauty, również był samczyk, gdzie tutaj jest również w tych gołębiach, który u mnie miał, to był numer PL050, 02 rok, 572. Ten samczyk miał około 55 konkursów, około 25 konkursów powyżej 500 km i około 6-7 tysiąc. Tam bodajże miał 3 Ostendy, 3 Bruksele, Liège i Nordhorn. No około 6 lotów na pewno w granicach ponad 1000 km. Cała linia, cała gama tych gołębi. Także ja akurat dałem 19, bo tyle miałem z 26 dorosłych gołębi, które zgłosiłem. Dwa zostały w domu, ale ja bym miał 40 czy 30 też bym dał. Bo ja dawałem po 15, po 19, dawałem po 6 rocznych, po 3 roczne robiły konkursy z Ostendy. Tak, kiedyś oczywiście miałem taką samiczkę w 2010 roku. Jako roczna miała 7 konkursów, w tym miała konkurs z 550 km, 750, 1120 z Ostendy. Konkurs trwał 4 dni i z Brukseli była pierwsza w okręgu, druga na południe Polski. Jako roczna. Na drugi rok miała ona 8 konkursów i nawet była pierwsza z Mieszkowic. Ona też wywodziła się z gołębia akurat weterana 59, numer, on miał 64 konkursy, ale on był wnukiem starego weterana, który miał 86. Jak mówię, linia gołębi i utrzymuje cały czas tą linię gołębi Ardeny, Van der Wegi, same te gołębie. Wiadomo, że jako młode to tam latają, bo latają, nie przywiązuje wagi. Młode dostawają dobrą karmę, wypuszczam się o około 18, latają do wieczora i niekiedy jest tak, że już miałem w tym sezonie, że poszły, nie siadły na noc, zlatywały się w nocy, oświeciłem światło, poszedłem zobaczyć około 3 w nocy, było ich chyba ze 20, no, dwa zginęły, jeden nogę miał złamaną, ale tak właśnie się testuje przyszłość gołębia na dalekie loty, dobrze jest wypuszczać gołębie pod wieczór, na szarówce. Te gołębie szybciej chodzą i one wiedzą. One się w przyszłości nie boją tego zmroku, że o, już się szarówka robi, trzeba usiąść gdzieś pod komin. Nie, one pójdą, idą. Tak jak w tamtych latach, 2008 rok, miałem 25 w skali kraju gołębia na liście narodowej. Kiedyś mi siadł o 2 w nocy, o 12 w nocy, czyli no. Czyli tutaj akurat już jako młody, tak jako młody latają pod wieczór, niekiedy nawet nie chcą siąść, jak mówię, ale latają i uczą się tej szarówki, żeby zakodował sobie gołąb od młodości, że o, że jest zmierz, ale trzeba lecieć. Jak tylko będzie w predyspozycji, będzie miał w sobie krew gołębi dalekodystansowych, wiadomo, gołębie twarde, uparte, silne gołębie, pójdzie gołąb.
Następna samiczka, czyli to jest 15. Ona była również na tym locie. Spóźniła się. Nie zrobiła konkursu. Ale chcę ją zaprezentować, dlatego że w tamtym roku była u mnie w tej drużynie seryjnej 5 sztuk i zgłosiła się u mnie około 12 w południe, czyli pomogła zrobić mi ten wynik, drugie miejsce w tej drugiej strefie. To jest właśnie ona. A teraz jej zabrakło parę godzin. Te gołębie pokazały tutaj tą klasę, że co roku, w tamtym roku, można powiedzieć piąty lub szósty raz jestem w dziesiątce w Polsce w tych lotach narodowych, co kiedyś się składała jeszcze Ostenda i Bruksela, dwa loty były. No ale jest dobrze tak jak jest. I to jestem zadowolony, że mam akurat pierwszego gołębia w drugiej strefie, ósmego gołębia w drugiej strefie, mam drugie miejsce w drugiej strefie, szóste w skali kraju. W tamtym roku miałem drugie miejsce i dziesiąte miejsce w skali kraju. Czyli ta hodowla moja po prostu cały czas jest na tym poziomie i dają gołębie sobie radę. Czy to będzie 200 km, czy 1000 km. U nas akurat w tej drugiej strefie jest 10 okręgów. U nas gołębi w tej strefie było wypuszczone teraz około 6000 w tym locie narodowym. Tak jak mówię, że jestem zadowolony, bo najważniejszy to jest ta końcówka. Ta końcówka, bo w tej końcówce jest chęć trzymać gołębie, chodzić koło tego całą zimę. Ktoś tam akurat dobrze leci w maju, w czerwcu, w lipcu gołębie zginą, no i nie ma później tej motywacji, żeby chodzić koło hodowli, dbać jesienią i tak dalej. No mogę tu jeszcze nadmienić, bo w tamtym pierwszym filmie nawet nie było mowy, ale również uczestniczyłem, moje gołębie uczestniczyły w locie z Watykanu. Dałem 3 gołębie. Dwa gołębie zdobyły dyplomy tam na skali kraju. Akurat mam te dyplomy. Nie były to czołowe, ale oczywiście wiadomo, ponad 1000 km. Lot był bardzo wymagający, ale na 3-2 również w konkursie przyszły z Watykanu. Cieszy mnie to i jak zazwyczaj cieszy każdego, jeżeli gołębie dolatują do ostatniego lotu, a szczególnie ten ostatni lot daleki. Gołębie przynoszą chwałę hodowcy. Także ja tutaj jestem zadowolony z tych gołębi, ponieważ powtórzyły wynik z tamtego roku. Można powiedzieć, to jest lepszy, bo też druga seria, ale byłem dziesiąty, teraz szósty w Polsce. No i pierwszy gołąb, ósmy. Także gołębie moje udowodniły, że są dobre, czyli i latają na 100 km i na 1000. Cieszę się, że moje gołębie są tak, że dawają radę na te 1000 km i jak nadmieniłem wcześniej, 97 rok z Ostendy miałem mistrza okręgu, 99 rok, 2009 rok, 2010 i teraz, czyli cały czas gołębie moje udowadniają swoją klasę, że są dobre, nie? Na te loty daleko, takie dalekie 1000 km. Jak zaznaczam, no, że jestem zadowolony z tej gołębi. Cieszy mnie to, że akurat te gołębie moje wykazują takie zdolności powrotno-lotne dobre na tych lotach dalekich, gdzie udowadniają to w tych właśnie lotach dalekich. I to co rok to lepsze wyniki. Wiadomo, że to jest nie okręg, tylko cała Polska puszcza te gołębie. I wiadomo, gołębie muszą iść w swój kierunek. Czyli jestem zadowolony z tych gołębi, ale jak zaznaczyłem już nieraz, że gołębie wywodzą się z tych gołębi, ze szczepów dalekodystansowych już, co zakupywałem w tamte lata i dalej to wszystko skutkuje pozytywnie, gdzie gołębie teraz akurat wykazują się dobrze. Ponieważ mając 26 dorosłych gołębi przed sezonem, a skończyłem teraz, około 20 gołębi mam.
bo dałem 19 rozendal, 14 w konkursie, 15 samiczka doszła, troszkę się spóźniła i jeszcze jeden przyleciał. Raptem nie ma 3 gołębi. I 2-5, czyli 21 gołębi zostało mi z 26 polota gołębi dorosłych. Czyli, nie, czyli tu widać jaka wartość, ponieważ poszła duża liczba gołębi na taki ostatni lot, a wróciło, można powiedzieć, 80% gołębi. Na zakończenie serdecznie pragnę wszystkich pozdrowić, życzyć wszystkim dużo zdrowia, bo to jest najważniejsze, i po prostu przyłożyć się, żeby te gołębie teraz były zadbane, bo jeżeli się dobrze teraz zadba o te gołębie, no dobrze, żeby się spierzyły, no to wiadomo, że na drugi rok one się odwdzięczą.